Gabloty muzeów uginają się od różnej maści paramentów liturgicznych i przeważnie zostały one zamówione przez osoby bardzo bogate, ale oczywiście nic za darmo. Miałem okazję tego doświadczyć, jako odprawiałem w pewnej starej katedrze mszę świętą. Otóż, kiedy wszedłem do zakrystii, od razu pojawił się przed moimi oczami przepiękny ornat, w którym mieniły się różne barwy, kształty, ale nie to zwróciło moją uwagę. Otóż popatrzyłem na napis, który jest na szyi kapłana i za każdym razem, kiedy celebrans zakłada ten ornat, musi ten napis zobaczyć. I wiecie, co tam było napisane? I teraz może lekko parafrazując, nie słowo w słowo, ale oddając istotę tego tekstu. Była tam taka prośba. Ty, który sprawujesz w tym ornacie Eucharystię, prosimy Cię, ofiarodawcy, o modlitwę. Zobaczcie, z jakim przemyśleniem złożony parament liturgiczny. Że ci ludzie już dawno są po drugiej stronie życia, a my dalej, jako kapłani, za nich się modlimy. I właśnie na tym polega ofiarowanie, że chcemy ofiarować nie tylko tkaniny, ale całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ofiarowanie to bardzo ładne słowo, bo mówi nam ono o ofiarowaniu czegoś dla kogoś, i naśladujemy w nim Chrystusa, który wziął do swoich rąk chleb i wino z wodą. W trakcie tego momentu ministranci są bardzo widoczni, bo to oni przynoszą do ołtarza wspomniane składniki. Ale nie chodzi tylko o złożenie daru materialnego, ba, chodzi o coś zdecydowanie piękniejszego o położenie przed ołtarzem własnej koncepcji na życie aby połączyć swoje życie z ofiarą Jezusa Chrystusa na krzyżu, aby wyjść. Ku Jego zbawieniu, poprzez połączenie swoich cierpień, radości, porażek i sukcesów z Jego najświętszą ofiarą. Oto jest zadanie. Jest to wielką tajemnicą wiary, że chociaż Chrystus złożył doskonałą ofiarę za zbawienie świata, to jednak jesteśmy zaproszeni do tej jakże bolesnej współpracy. I na czym ona polega? Na pewno nie na tym, aby zrobić jakiś specjalny casting na kolejnego zbawiciela. Nie. To, co uczynił Jezus, jest zdecydowanie wystarczające. My mamy inne zaproszenie i ono polega na tym, Zresztą, co napisał święty Paweł w liście do kolosan, mamy dopełniać braki udręk Jezusa Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Innymi słowy, jesteśmy zaproszeni do tego, aby nasze trudności miały charakter zbawczy. I dlatego, kiedy powierzysz Bogu swoje niedogodności, zgodzisz się na nie i zanieścisz je pod krzyż, to On uczyni z nich źródło wielkich łask. I zapytasz, ale jak to się może stać, Przecież to jest takie słabe, niewystarczające, to jest za mały dar. Ale Bóg Patrzy inaczej. On spojrzy na te twoje niewiele, jak na te pięć chlebów i dwie ryby z Ewangelii. I właśnie zobacz, dzięki nim mogło dojść do cudu. I tak samo w twoim życiu. Jeśli to oddasz Bogu, to powstaną z tego ogromne, niesłychane dzieła. Pamiętajmy, że wszystko, co zazdrośnie trzymamy tylko i wyłącznie dla siebie, prawdopodobnie się zmarnuje albo nie zostanie wykorzystane tak, jakby mogło, gdyby było pod wzrokiem Pana Boga. Zobserwujmy jeden fakt, że jeśli wielkodusznie tracimy coś, to wtedy jest to najlepszą lokatą na wieczność. I zobaczmy, że tak jest w Eucharystii, że gdyby nie było tej cząstki chleba i trochę wina, to nie mogłoby dojść do tego wielkiego cudu na ołtarzach. Bóg potrzebuje naszej cząstki, naszego zaangażowania, i on patrzy na to wszystko inaczej, bo w mało widzi wiele. Kiedy widzisz ministrantów zbliżających się z winem i wodą do ołtarza, to zastanów się, co ofiarujesz Jezusowi Chrystusowi. I wcale nie chodzi tutaj o pieniądze, chodzi o Twój trud, abyś wymyślił coś precyzyjnego, konkretnego, co będziesz robił bardziej, mocniej, głębiej właśnie z racji na miłość do Niego.